3, 2, 1. Czekaj, gdzie? Ja sobie tylko synchronizuję, co ty kuźwa. Aha, dobra. Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed World, razem z Kemotem. Cześć, wstawię się do kamery, Gamoniu. No. I no. Teraz będziemy robić pojedynki. Będziemy się ścigać, bo Tomek albo Kemot, nie wiem jak go nazywacie, powiedział, że jestem od niego gorszy i... Co ty zrobiłeś? I pojechałem. Ale tak dziwnie u mnie to wyskoczyło, tak. No wiem, u mnie też trochę, tak. Dobra. Zaprosimy Tomka na, znaczy my wszyscy zaprosimy siebie na wyścig North Bay and Harbor, zobaczymy jak pójdzie. Znaczy początkowo był pomysł taki, żeby on się ścigał szybszym samochodem, w sensie korwetą ZR1, a ja Toyotą MR2. No ale Tomek też dużo jeździ w Worda, więc on wcale taki słaby nie jest, tylko tak udaje, że jest słaby. Ma też Toyotę MR2, więc wcale nie będzie mu szło tak źle. Pocisnę cię, bo jest lepsza. No, tylko ma staty lepsze, to nie znaczy, że jest lepsza. Poza tym niewiele one dają, tylko prędkość maksymalną i tyle. Już tam się nie tłumacz, już no, się tam nie tłumacz, zaraz, bo winny się tłumaczy. No zobacz, okay, zobaczymy, spoko. Twoja sromotna porażka to będzie, dobrze o tym wiesz, ale nie chcesz tego przyznać. Dobra, okej, przyznaję się, będzie sromotna porażka. No. Startujemy z Nitrem. Wystarczy... No, właśnie o to chodzi. Jo, o kurde. Do widzenia. No, dobra, zobaczymy na zakrętach. Jedź, spokojnie. To będzie stresujące. Dlaczego? No jak ty jedziesz? Jedziesz normalnie, masz pada. Ty wyglądasz, jakbyś grał na klawiaturze. Jakieś schodki robisz na zakrętach. Bo gram na klawiaturze. Gdzie mi tu jedziesz? Jak na klawiaturze? Worda nie gra się na klawiaturze. No Worda właśnie gra się na klawiaturze, bo to w ogóle zero fizyki tu. Jak zero fizyki? To jest zero fizyki i ten. I to jest simulator. To jest prawdziwy simulator jazdy. Ja najpierw gram w Worda, potem jadę do pracy. Tak to nie mieli się samochodem. Jezus Marta. Z życia ludzkiego. Jest o, dzień w końcu. W końcu się coś zrobiło. Kurde. A mogę używać ten? Jaki wstyd. Odejdź w ogóle tam. Tobą wstyd w ogóle się pokazać się na łodzie. A to co prawda, to prawda. No. No ale jak już się zgodziłeś, to... No, to bo namawiał mnie cały czas, wiecie? Na co cię namawia? Nie powiem na co, bo zaraz będzie, gdzie odcinek 18+. Dobra, już. Przestań go zacząć. Mam ci sneakersa. Będzie spoko. No i co? I gdzie jest to twoje dobre prowadzenie? Bo... Zabiłem się kilka razy, to normalne chyba. Poza tym ja nie używam nitra jak ty. Dobra, to przed samą metą to się zatrzymam i stanę tyłem i poczekam za tobą, dobra? Okej. Okay. Tylko tyłem możesz nadstawić się albo na pinie. Nie, to nie. Tyłem do mety oczywiście. Mhm. Dobra, to jeszcze nie koniec, jeszcze wszystko może się zdarzyć. Panie dzień. No już tam. Ty już nie masz lepiej, bo wiesz. O, patrz, już cię doganiam. No co się dzieje? No dobra. A czym ty mówisz tam mnie w ogóle? No dobra, ja mam łatwiej. Dużo więcej razy przejechałem tą trasą niż ty. Mimo właściwie poznajesz to jest. O! A która jest twoja? Patrz, to robię. Jaki ty... A którą... Jaką ty masz w ogóle ulubioną trasę? Była... Ja nie będę go nazywała, ale była teraz klasowa właśnie na B Sprint. Zaczynał się na tym dużym rondzie, ale teraz je wywalili. Nie będę go nazywała, ale będę jej lista. Rosewood and Lions. Właśnie, o właśnie. No wygrałeś, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Wcale nie użyłem dwóch nitr. Czy tam niter, czy dwa nitro, nie wiem. Chyba dwa nitro. W ogóle, zobacz, jaka bieda ścigać się z tobą, w ogóle kasy ani tego nie ma. A jak nie ma kasy? No tylko 2200. No to jest, nie ma kasy, to jest wystarczająco dla ciebie, ty i tak wygrywasz. Dobra. Rosewood and Lions. No teraz mało wyścigów jest w Rosewood. Ale, dawaj, weźmiemy coś szybszego. Nie wiem, jaki samochód. Ale samochodzi? Jaki ty masz w ogóle? Ja... Najlepsze jest korweta, sorry. No to bierzemy korwety. Bierzemy korwety. Ja mam chyba zresztą podobnie stunigowaną, jak i ty, jeśli chodzi o staty. Chevrolet...
Dobra, ja ty, zdam. Albo ty weźmiesz ZR1, a ja Carbon Limited Edition. Co ty na to? No ja nie wiem, która jest lepsza. Znaczy karbonka lepiej przyspiesza, a ZR1 lepiej skręca. No, u mnie słabo skrętem, bo ja inwestowałem w przyspieszenia. To nie ma znaczenia w Wordzie. Chodzi nie mi ogólnie wiem, o samochód. Jestem nowicjuszem. No, okay. No to dobra, zapraszaj tam. Ups, ktoś tutaj jebł no, na No dobra, głowę. Wezmę ZR1, żeby nie było. Nie, no weź, no i tak cię pokonam, jak będę. Pojedziemy Seaside Interchange. Seaside. To jest bardzo Act fajna trasa, dużo prostych i zajebiste. Zobacz, masz nawet lepszy samochód od mojego. Skąd ty masz tyle części dobrych? Ja mam tylko te części, a teraz jak sobie chcę kupić tego Porsche'a, co jest w A-klasie, co można do S podnieść, to nie mam na niego kasy, a części do niego wcale. Chodzi ci o Carrera S, czy tak? No. Ta, co była w Most Wanted. 2012. No. Czy ty żartujesz z tą trasą? Nie, a co? 99 km to jest bug, nie przejmuj się. A, dobra, bo tak patrzę i tak... What? Nie, to jest tylko bug. What? Dobrze. O, nie trafiłem w nitro. Ja to mam bardzo słaby step. Bardzo słaby to właściwie jest tylko efekt graficzny. No. Nie no, Lucek nie weźmie jak będzie chciał teraz. No nie, to mamy teraz podobność z osiągi, no teraz to już wiesz. Ale ja nie znam trasy jeszcze, a dobra, w prawo, spoko. To trochę lipa. To znaczy ja znam ogólnie mapy z Carbona i Most Wanted na wylot, ale tej trasy nie kojarzę. No może być problem, bo tutaj w niektórych miejscach to nawet ja nie kojarzę. Bo ta trasa, powiem ci, że ta trasa jest ciekawa, bo ona długo nie była w Wordzie. Ona była jeszcze za czasów, kiedy w Wordzie były tak zwane stare skille. Tak dobrze mówię? Stare klasy, nie klasy samochodowe, jak były T1, no. T2 i T3. Ja to chyba pamiętam nawet jeszcze. A teraz jest A, B, S... Od S do E. No. Także wtedy była ta trasa i to była klasówka bodajże na klasę trzecią, jakoś tak. No która i potem po tej później po tej zmianie klas w ogóle długo tej trasy nie było, w ogóle wcale nie było. I teraz postanowili ją robić, to jest jedna z fajniejszych tras w Wordzie. Teraz cały czas jest i zajebiście. Gdyby nie ten zakręt tam. No, znaczy zakręt. Teraz jedziemy na autostradę tą drogą. To jest wyścig chyba, który się jedzie z Razorem w Most Wanted. Co ty? Tak, mi coś śmierdzi, no. No, nie autostradę wiem, jeszcze nie doszedłem do tego etapu, więc nie będę spoilerował. No ale w ogóle, tam przyszedłeś kiedyś sobie samemu? Tak, ale już nie pamiętam. No a ja tam Most Wanted znam jak własną kieszeń, więc no to jest bardzo możliwe. Albo nawet nie z nim, tylko z kimś innym jeszcze. Masz katapultę tam wyposażoną, czy nie masz? A, katapultę, nitro, wszystko. Magnesa ci jeszcze dam, żebyś się cieszył. Spoko. Jak już wszystko, to wszystko. Które samochody na mnie idą, kurde? Ty masz jakieś cheaty hamskie. Jakie cheaty? Właśnie się rozbiłem sromotnie. No tam, nawet na mapie już nie widzę. A, dobra, już widzę. Właśnie jakie tam jeszcze samochody masz ciekawe? Audi A1 Club Sport. No. I Toyotkę, Corvette. Ja to wszystko nie mam więcej samochodów. Nie stać, nie jestem biedny. No ale Toyota kupiłeś, to już boosty pewnie kupiłeś tam teraz. No tam, ale ten Club Sport też jest ten za Speed Boosty. Kupiony, tylko tak? Corvette jest kupiony, no. Bo to jest wersja. Dostępny. Ja wiem, ale to jest jakaś tam z fajnymi malowaniami mi się spodobała. To malowanie można sobie samemu zrobić. Ja w ogóle nie uznaję w Wordzie tych specjalnych samochodów. Kupuję, bo czasami mają jakieś tam fajne rzeczy, ale tak to. Jak ktoś chce grać w samochody na wyścigach, wygrywać i tak dalej, to myślę, że lepiej po prostu samemu sobie kupić stokowy samochód bez żadnych malowań i niczego, a później samemu sobie go ulepszać. No to daje, moim zdaniem przynajmniej, dużo większą frajdę. Dobra, to ja zmieniam samochód. Jaki tam mówiłeś? Bierzesz jakiś inny, czy zostajesz przy tym?
Ja bym przeszedł do tego, do Toyoty. Myślę, dobrze jeździ. A ty pokaż, co tam masz jeszcze. To ja wezmę coś z B w takim razie, dobrze? No weź, bo to też B. Wezmę Skyline'a. Takiego fajnego, polowanego. Też bym się chciał kupić. Gotową wersję. Ja go wygrałem w pakiecie kart. To jest wersja Raven. Zaproszę cię do wyścigu. Ten samochód jest dużo gorszy od ten, od Toyoty MR2. I zaproszę cię na klasówkę. Są okrążeń mi się nie chce jeździć, a tobie? Nie, ja też nie lubię okrążeń. Boże, to nienawidzę okrążeń w ogóle. No to pojedziemy w takim razie... coś fajnego. Petersburg Dam, to jest fajne, takie w karbonie była ta trasa, bodajże tak, w karbonie była. Zobacz, jaki ja mam samochód. Tam, gdzie jest Angie. Mój Skyline jest lepszy tylko i wyłącznie od twojej Toyoty pod tym względem, że ma wyższą prędkość maksymalną. Z tym, że ja się nigdy w życiu na tej trasie do takiej prędkości nie rozpędzę. To nie ma prostej takiej nawet. Nie, on ma słabe przyspieszenie. Znaczy, nie ma aż takiego słabego, tylko słabo skręca i po wyjściu z zakrętu będę miał niską prędkość i no nie ma opcji po prostu. Oh man! To jest zajebiste nitro w tej Toyocie na start. No. To jest... tym to ja mogę wygrywać wszystko. W B-klasie. No, bo to jest samochód do wygrywania właśnie. No wiem, radziłem się. Masz go w klasie B, ale wiesz co? Mogłeś spokojnie mieć ją jeszcze w klasie C i w klasie C wszystko wygrywać. Ale w B też wygrywam. No tak, ale jakbyś miał najpierw w klasie C, to byś zrobił sobie klasówki w klasie C, a później byś ją podniósł do B i byś w B wygrywał. Taki myk. Ale od razu ją wsadziłem, miałem części dużo, bo ja w ogóle nie montowałem tych części, które wygrywałem, tylko ze sklepu najpierw, bo nie wiem, nie wiedziałem, jak do tego dojść w ogóle, czaiś motyw? Wiem, kiedyś też miałem taki problem, ale no. Jak jeszcze działał czat w Wordzie, ten taki publiczny, to ktoś mi właśnie powiedział, że nacisnął te kółko po angielsku. No właśnie, ja tak dopiero szukam, gdzie to jest. To było fajne właśnie, kółko, bo nie trzeba jest, było, mówię, nie trzeba było, kurczę, szukać po tych forach jakichś odpowiedzi czy pytań. Każdy po prostu na czacie ci tam pomógł, a teraz tego nie ma. No niestety. Zobacz, jak się ogrywasz. Ja tam w tym trasę znam też. Tu by się lepiej samochodami Masul jechało. Gdzie tam? W sensie to jest trasa do Masul ogólnie. Skąd wiesz? No bo to jest, no przecież, a co? Jaki to jest teren z Carbona? No to co? Do Angie. Angie ma co? Dodge Charger RT, nie? Chyba. No ale to nie znaczy, że to będzie lepiej Masylem, no bez przesady. Ej, zobacz, fajnie, nie, dałem by się jechało. Nie dałem ci rady. Nawet niższą prędkość miała niż ty, zobacz. Dobra jest ta Toyota, dobra jest. To ja wezmę w takim Nitro razie inny wóz szybko. Zmieniaj tam, pokaż mi swój garaż. Co wziąć? To brzmiało dziwnie. Ale pokaż mi swój garaż. Ups. RSR. Vipera wezmę. Nie, tym to nie dam rady. O, miałem Vipera wypożyczonego jako prezent i to tu było strasznie. Tylko na dragi był spoko. No. O, wezmę Kantacza. Kantacz jest bardzo niedocenianym samochodem. Bo jest brzydki. Nie, jest fajny. Mm-mm. Czekaj. Jaki teraz wyścig sprint? Jechaliśmy już Seaside, ale tu jest chyba... A dobra, to można pojechać. Chodzi ci o tego, co Setka go nazywała w Most Wanted kasztankiem? Tak. Nie lubię go. Zobacz, ale teraz mamy staty zbliżone. Tak, bo mi się nie chce załadować podgląd. Ma 308 km na godzinę VMAX. To jest sporo, jak na klasę B. Lub tak jeszcze te felgi, no wiesz co... No to są oryginalne, standardowe te takie, co są w tym no samochodzie. Wiesz co... Uj. Ładnie wyglądają, ja nie wiem, o co ci chodzi. No fuj. No po prostu fuj, rozumiesz? Fy-u-i. Może ja mam startować na te beczki? No kurde, z tym nitrem nie dam rady. To jest najlepsze nitro, jakie mam w jakimkolwiek samochodzie. Oh, yes. Fucking shit. Coś ty lubię. Ciemno jak w dupie, nic nie widzę. Ja bo latarkę wziąłem ze sobą. Dobra, cieszę się, że masz fory. Nie mam forów, mam ludzka.
Miau. A mówili, że jestem słaby. A ja tym Lucianem wygrywam. No czekaj, no. Muszę się rozpędzić tutaj. Ale ja cię doganiam teraz. Mnie nawet na mapie nie widzisz. No zaraz cię będę widział, zobaczysz. Tutaj to wiadomo, ale... O rany, jesteś bardzo blisko. Jesteś przy kasku w Mazłące dnia? Już pokonałeś kaska? Pokonałem go. To teraz masz Minga, to w Mingu są te trasy, ta właśnie, którą jedziemy tak? Teraz. Tak. No, jako tylko sprint. Ja właśnie się zastanawiam, czy brać jego galardu, czy nie, bo wszyscy tak mówią, tak, że bym brał. Wiesz. Nie, ja mam wiesz. To w dupie. Z tyłu ma takie paskudne światła. Ale Lucek, to nawet nie chodzi o to, tylko po prostu ten samochód ma zamontowane części w sobie, które odblokujesz dopiero przy trzecim kierowcy czarnej listy, dlatego się go opłaca brać. Bo potem od Minga wszyscy w dół mają najmocniejsze części zamontowane w samochodzie. A ty ich nie będziesz mieć, dopóki nie pokonasz tego Roniego, który jest na trzecim miejscu. Co ty mnie tak gonisz, zbikałeś? To jest zajebisty samochód. Ej, co ty tak przyspieszyłeś nagle? Nie, ja mam lagi, jak zwykle pewnie. Cheater. Nie. Dobra, zaraz cię spanuję, jak będziesz na metę. Weź przestań, bo jak widzę te powiadomienia o banach, co chwilę ktoś się żali, że... No tak, to wszyscy się żalili, tyle cheaterów jest. Teraz się okazuje, że... Przegrał. Jechałem tyłem, czy nie pierwszy? Kurde, ale kam. Może. Dobra, dziękujemy wam wszystkim, że byliście z nami. No, Tomek, ktoś mi się do drzwi dobija. Poczekaj. Nie, dobra, to już tego. Bardzo wam dziękujemy, że byliście z nami. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie. Pa, pa.